Gościnie Radia Września 93,7. Przed mikrofonem Tomasz Małecki. Moim gościem jest Waldemar Rewers z Zespołu do Spraw Sportu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Dzień dobry panu. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Witam pana redaktora. Wczoraj rozpoczął się mundial. 5-0 pierwszy wynik. Rosjanie wygrali. Zaskoczony pan takim wysokim wynikiem? Przyznam szczerze, że troszeczkę tak. Spodziewałem się, że mecz będzie bardziej wyrównany i zawsze te mecze inaugurujące Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy, one potrafią przynosić nam niespodzianki, więc troszeczkę jestem zaskoczony tak wysokim zwycięstwem gospodarzy. Gdzie pan oglądał mecz? Oczywiście w strefie kibica w Gnieźnie. Właśnie, i o tej strefie kibica w Gnieźnie będziemy rozmawiać. Gniezno, prezydent Gniezna, pan Tomasz Budasz, zaprasza mieszkańców Gniezna, ale nie tylko, również mieszkańców Wrześni, bo jak wiemy, we Wrześni strefy kibica nie ma, a w Gnieźnie jest. Zaprasza do strefy kibica. Skąd w ogóle ten pomysł, aby powstała taka strefa kibica? Przyznam szczerze, że 2 lata temu już w Gnieźnie mieliśmy okazję gościć taką strefę kibice na placu Świętego Wojciecha przy okazji Mistrzostw Europy. Tych stref w Polsce było bardzo mało i Gniezno bardzo dużo zyskało. Każda strefa kibica pojawiała się w mediach ogólnopolskich do tego stopnia, że nawet mieliśmy studio TVN, które mieściło się na placu Świętego Wojciecha. No i po analizie tego wydarzenia miesięcznego stwierdziliśmy, że jest to niesamowita promocja dla naszego miasta, dla pierwszej stolicy Polski i praktycznie konstruując budżet na ten rok, pan prezydent z automatu już wiedział, że taka strefa kibica musi pojawić się w Gnieźnie, bo to raz bardzo fajna promocja miasta Gniezna, stosunkowo niedroga, jeśli mówimy generalnie o promocji miasta, ale przede wszystkim niesamowite wrażenia i przeżywanie wspólnych emocji z mieszkańcami Gniezna, ale także turystami, którzy odwiedzają pierwszą stolicę Polski. Strefa podczas Euro we Francji mieściła się na placu Świętego Wojciecha. Gdzie się mieści tegoroczna strefa? Dokładnie tak jak 2 lata temu. Strefa kibica mieści się u stóp Katedry Gnieźnieńskiej, czyli plac Świętego Wojciecha. Tam wspólnie bawimy się. Jak wygląda ta strefa? Czy są jakieś atrakcje dla kibiców? Czy to są tylko telebimy ustawione i to wszystko? Czy wygląda to jakoś inaczej? Czy możemy poczuć tą... No, czy poczujemy atmosferę jak na stadionie? To zależy od kibiców oczywiście i od piłkarzy. Ale jakie inne atrakcje przygotowaliście państwo? Kibiców mamy wspaniałych i to już kibice udowodnili 2 lata temu podczas wszystkich spotkań, które odbywały się w ramach Mistrzostw Europy. Natomiast my staraliśmy się, aby ta strefa była jeszcze bardziej atrakcyjna dla kibiców. W tym roku na placu Świętego Wojciecha stoją 2 trybuny, czyli tak jak pan redaktor wspomniał, możemy już poczuć tą atmosferę troszeczkę stadionu, ale oprócz tego strefa jest przygotowana na liczbę około 5000 widzów i te trybuny nie mieszczą takiej ilości, natomiast są przygotowane inne siedziska, oczywiście są przygotowane leżaki, jest taka strefa kocowa, jak my to nazywamy, gdzie rodziny całe mogą się pojawić w strefie kibica. Oczywiście zadbaliśmy o to, aby kibic, który przychodzi i emocjonuje się wydarzeniami sportowymi, mógł coś zjeść, wypić, jest pełna strefa gastronomiczna. Przygotowaliśmy również mnóstwo atrakcji dla najmłodszych mieszkańców, nie tylko Gniezna, czyli strefa rozrywki. Tam młodzi kibice mogą wspólnie spędzić fajnie czas. To są różne dmuchańce, to są gry zręcznościowe. Tak więc dla każdego na pewno jest coś, co sprawi, że będzie chciał wrócić do naszej strefy. Wstęp do strefy, jak rozumiem, jest bezpłatny. Oczywiście wszystkich kibiców zapraszamy. Wstęp do strefy jest bezpłatny. Wszystkich, także tych kibiców z Wrześni. Oczywiście, że tak. Ja bardzo dziękuję z tego miejsca za zaproszenie i za możliwość promocji Gnieźnieńskiej Strefy Kibica i oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Wrześni i nie tylko Wrześni do tego, aby odwiedzili Gniezno, odwiedzili Gnieźnieńską Strefę Kibica i zaręczamy, że spędzimy bardzo fajnie czas i będziemy mogli jak najdłużej emocjonować się meczami naszej reprezentacji. Właśnie, nasza reprezentacja, pierwszy mecz we wtorek z Senegalem. Jaki przewiduje pan wynik? Zakładam, że nie ma innej opcji, jak tylko zwycięstwo Polski. Powiem szczerze, zaczniemy bardzo skromnie, wystarczy 1-0 i mam nadzieję, że polska reprezentacja będzie rozpędzała się z każdym meczem i będzie możliwość, aby chociażby o jeden z medali zagrać. Kibiców i z Gniezna, i z Wrześni bardziej pasjonuje jednak wcześniejszy mecz, 2 dni wcześniej, drugi mecz rewanżowy o awans do trzeciej ligi pomiędzy Mieszkiem Gniezno a Wiktorią Września. No, komu pan kibicuje, nie muszę pytać, komu ja kibicuję, to też jest oczywiste. No, pierwszy mecz wyrównany, chociaż wydawało się, że
po rundzie zasadniczej Mieszko rozniesie Wiktor, jednak mecz był wyrównany. Jak pan przewiduje, co będzie w niedzielę? Przyznam szczerze, miałem okazję być u państwa we wrześniu. Byliśmy taką dosyć dużą delegacją. Pan prezydent zabrał ze sobą dość duże grono kibiców. Byliśmy zaskoczeni bardzo dobrą grą przede wszystkim Wiktorii Września, bo rzeczywiście na papierze te składy troszeczkę się różnią. Faworytem zdecydowanym miał być nasz zespół, natomiast na boisku tego nie było widać. Bardzo fajne widowisko sportowe przy komplecie publiczności. To jest bardzo fajny obrazek zawsze i miejmy nadzieję, że i we Wrześni, i w Gnieźnie zawsze będziemy mogli tych kibiców gromadzić na trybunach jak najwięcej. To pokazuje też, panie redaktorze, że wrześnianie chcą piłki nożnej w dobrym wydaniu. Tak więc zapraszamy w najbliższą niedzielę również do Gniezna, bo mecz rewanżowy na pewno nie będzie jednostronnym pojedynkiem i zakładamy, że będzie bardzo wyrównany, a oczywiście wygra najlepszy. Zatem w niedzielę widzimy się na stadionie Mieszka Gniezno, a od poniedziałku, czy we wtorek w strefie kibica na meczu Polska-Senegal zapraszał pan Grzegorz Waldemar Rewers z Zespołu do Spraw Sportu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Jeszcze raz przepraszam za pomyłkę. Nic się nie stało, panie redaktorze. Serdecznie wszystkich bardzo zapraszamy do Gniezna. W imieniu prezydenta Tomasza Budasza. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. 93,7 Radio Września. Najlepsze, polokalne.